Pan Jezus świątyni niebieskiej, Hebrajczyków 8, werset 1-2. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Dziękujemy Ci, Boże, że przyjąłeś jako główną rzecz najważniejszy, wybijający się na pierwsze miejsce fakt, że Jezus zasiadł po prawicy Ojca w niebie i że jest sługą świątyni niebieskiej. Dziękujemy Ci, Boże, że uważasz orędownictwo Jezusa w świątyni niebieskiej za jedną z najważniejszych spraw człowieka teraźniejszych czasów. Obecnie Jezus jako najwyższy arcykapłan, jedyny pośrednik, oręduje świątyni niebieskiej, świątyni, która jest prawdziwym przybytkiem, który zbudował Pan, a nie człowiek. Bóg kieruje naszą uwagę w górę, w niebo, na Jezusa i świątynię niebieską. Dzięki Ci, Jezu, że za nami orędujesz u Ojca, że jako jedyny pośrednik bronisz nas, przedstawiasz nasze sprawy Bogu Ojcu, a od 1844 roku sprawujesz w świątyni niebieskiej sąd nad nami. Świątynia niebieska odgrywa dzisiaj tak wielką rolę, bo tam rozgrywają się najważniejsze sprawy dla człowieka – orędownictwo Jezusa i sąd przedmilenijny. Świątynia niebieska, dopóki istnieje, dopóki istnieje grzech. Dziękujemy Ci, Boże, że na nowej ziemi, w miejsce świątyni niebieskiej, będzie tron Boga i baranka, wieczności nie będzie grzechu i świątynia niebieska wówczas będzie zbyteczna. Ale teraz, w dniach ostatecznych, istnienie świątyni i posługa Jezusa w niej jest najważniejszą główną rzeczą dla teraźniejszego człowieka oczekującego przyjścia Pana. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że zwróciłeś uwagę adwentystów na rolę świątyni niebieskiej w czasach ostatecznych, na orędownictwo i sąd przedmilenijny Jezusa Chrystusa, a poprzez adwentystów uwypuklasz to całemu światu. Amen.